Jego pan na wiken zwał się Trygve Olafsson. Usieczony został wskutek trwogi o norweski tron. Haralda szarej opończy, co z krewnymi tak się tłukł. O koronę po Hakonie dobrym i ich wszystkich zmógł. O chwyciła syna i uciekła gdzieś na Ruś. Olaf wiedział od małego, że pisana jest mu łódź. Kiedy skończył lat 12, z wikingami zbratał się. Grasowali po Bałtyku, łupiąc, grabiąc, siejąc śmierć. O się stał, zgromadził armię, najechał Bretanię, dwa kroć Ethelred, skamląc to życie swe, olbrzymi okup zapłacił mu. Był w Hedebi i we Flandrii i nieraz tam się bił, lecz dopiero widok Anglii mocno w pamięć mu się wrył. Podczas drugiej tam wyprawy przyjął chrzest, by być jak sól, i w rok później do Norwegii Olaf wrócił jako król. Ormynlandi, 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 o! Ormynlandi, Ormynlandi, o! Cześć!